Motive Apps to jest Twój pomysł na życie, Twój pomysł na biznes. Powiedz mi, jak to na chwilę obecną wygląda, bo ja Cię podziwiam za jedną rzecz. Jesteś bardzo aktywny, jeżeli chodzi o dawanie rad i te rady są, jak mój gust, bardzo trafne. To znaczy, masz bardzo dużo wiedzy na temat promocji, jak promować aplikacje mobilne. Robisz własne projekty. Ile masz teraz? Pięć różnych takich apek zrobionych? Już kilka tak Ok. jest. Niektóre tam dosyć mają już fajną liczbę ściągnięć, bo się nim chwalisz co pewien czas. Powiedz mi, według Ciebie, na dzień dzisiejszy, gdybyś ktoś chciał założyć biznes polegający na tym, że tworzy aplikacje mobilne, chce na tym zarabiać i budować firmę, jest to możliwe, będąc deweloperem w Polsce, czy jednak musisz mieć sponsora, wyjście na świat, jakieś dobre pomysły międzynarodowe? Czy raczej, mając tutaj te parę zdolnych rąk plus głowę, jesteś w stanie coś takiego wyklepać, wysmażyć ten kod, przygotować, żebyś Ty, jako deweloper z Polski, posiadający licencję iOS-ową, wszedł na rynek międzynarodowy i tam tworzył coś i jeszcze na tym zarabiał. Dobre pytanie. Zadaję tylko dobre pytania. Tak, widzę. Powód, dla którego zacząłem robić te rzeczy mobilne, to był taki, że nie chciałem brać żadnego inwestora, chciałem coś zrobić właśnie bootstrapując, czyli zaczynając, bazując na własnych jakichś funduszach. I to jest właśnie bardzo fajne w robieniu aplikacji mobilnych, że bardzo szybko możesz dojść do momentu, w którym masz profit, bo Apple to, co ci załatwia, to załatwia ci kanał sprzedaży. Czyli daje ci dostęp do ludzi, którzy mają podpięte karty kredytowe i chcą kupować aplikacje. No tak, ale ktoś jeszcze musi im o tym powiedzieć? Tak, właśnie, więc to jest kanał sprzedaży, a wielu ludziom się wydaje, że to jest kanał marketingu. Dawno temu to był kanał marketingu, dla bardzo niewielu osób to jest kanał marketingu, ale dla zdecydowanej większości to jest przede wszystkim kanał sprzedaży. Pytanie twoje było właśnie, czy można z No, czy Polski i tak czerpiesz na tym siano, no, że tak już upraszczając. Czy da się na tym zarabiać pieniądze? Da się zarobić na tym pieniądze, tylko to nie jest takie łatwe, jak się niektórym osobom wydaje i jak to. Rozwij myśl. Tak, jak to i. Jak to cały czas mówię, nie robiąc dla Polski, jeśli się zaczyna, to trzeba zapomnieć absolutnie o Polsce. I to, żeby tak dać jakieś konkretne liczby, co rozumiem przez to. Ostatnio udało nam się zrobić aplikację, która była bodajże 160. najlepiej sprzedającą się aplikacją w kraju. W Polsce. W Polsce. Ok. Jak nie wyżej. Czyli to Ona będę zarobiła. zgadywał liczba ściągnięć dziennie 3. Trafiłeś z jedną aplikacją tak, z drugą 10, ale ona była dwa razy tańsza, więc mniej więcej tyle. Zarobiliśmy około 15 zł na tym, tak. Tak. O Boże. Więc rynek jest szalenie mały. Oczywiście sądzę, że dwie, trzy firmy, które mogą jakieś tam zarabiać pieniądze, ale to są raczej grosze. To jest 2000 pewnie miesięcznie, to jest 3000 No miesięcznie. wiesz, no Jeśli coś. zróbmy jakieś proste działanie matematyczne. Powiększmy ten zysk 160 razy i nadal nam wyjdzie, że to są zarobki na poziomie kilkuset złotych i to nie pokrywa ci niczego, nawet łącznie podejrzewam z utrzymaniem nawet tego serwera, jak to wszystko chodzi. Tak, Czyli więc tylko za granicę, tylko tylko. za granicę. Za granicą to, co jest cudowne w Stanach Zjednoczonych, bo też ludzie mówią, robimy globalnie, ale tak naprawdę nie ma rynku globalnego. Jest rynek amerykański, jest rynek europejski, jest rynek polski, jest rynek chiński, japoński, afrykański. Więc jeśli chodzi o Stany, to co jest fajne w Stanach, to to, że po pierwsze tam jest ludzi, ogólnie ludzi ze smartfonami około 10-20 razy więcej. Po drugie, ci ludzie mają karty kredytowe i lubią płacić. I po trzecie, lubią płacić, czyli są gotowi zapłacić za coś, jeśli to da im jakąś konkretną korzyść. Jeśli jeden mój produkt daje im 5 minut śmiechu, to jest dla nich warte dolara, tak? Więc tamten rynek jest świetny. Po drugie, jakby, co z tego wynika, to, że jeśli zarysujesz chociażby ten mainstream trochę, jeśli chociażby znajdziesz jakąkolwiek niszę, która komukolwiek coś podpasuje, to profity są tam dużo większe, tak? Kiedyś, pamiętam, wyciągnęliśmy 1,5 tysiąca w ciągu jednego dnia i to. Złotych czy dolarów? Złotych. Okej. Złotych. Może 400 dolarów, przepraszam, trochę mniej. I to nas ulokowało w top 1000 najlepiej sprzedających się aplikacji. Nawet nie wiem, czy zarabiających, czy tylko po prostu Czyli ilościowo. można wyobrazić sobie, ile zarabiają najlepiej sprzedające się Tak, aplikacje. więc to nadal nie jest tak, że aplikacja numer jeden przynosi ci miliony dolarów dziennie, tak? Ale można z tego zbudować biznes, który sądzę, że jeśli ktoś ląduje tam w czołówkach, by wylądował, ktoś z polskich projektów by w czołówkach wylądował, to no to polskie gazety na pewno by pisały, bo to byłby sukces porównywalny do, nie wiem, na polski rynek gadu-gadu pewnie albo naszej klasy. Aczkolwiek nikt z naszych jeszcze tak długoterminowo nie osiągnął takiego sukcesu, żeby tam w czołówkach na stałe zagościć. Ile można, tak realnie rzecz biorąc, patrząc na Twój stan wiedzy na chwilę obecną, zarobić na takiej firmie, która dewelopuje aplikacje, zatrudnia jedną osobę, czyli foundera, jak to się ładnie określa, i ty jesteś osobą, która po prostu zapi***a
cały czas przy tym projekcie, no. Robisz to wszystko, zajmujesz się marketingiem, sprzedażą, czyli tak naprawdę optymalizujesz cały czas proces sprzedaży w App Store. Jakiego typu myślisz, że realnie można dojść do poziomu po roku czasu, po już tam wytuningowaniu tych narzędzi? Jakiego typu są to przychody? Mhm. Dobrze mówisz po roku czasu, bo to właśnie, chodzi o to, około roku zajmuje, zanim człowiek się wdroży, zanim faktycznie opanuje te tajniki App Store'a. Ja bym powiedział, że to są, jeśli chodzi o taką jednoosobową po prostu działalność osoby, która tak po prostu buduje coś, no to jest pewnie 5 tysięcy, może 10 tysięcy złotych na miesiąc to by było. To wcale nie jest tak źle. Niektórym wychodzi gorzej, niektórzy zatrzymują się na 2 tysiącach, tak? Ale to są pieniądze, przy których spokojnie po roku można się utrzymać, jeśli ktoś przede wszystkim zrobi produkt, który trafia w jakąś niszę, którego ludzie faktycznie potrzebują. Jeśli zrobi produkt, który dobrze wygląda, zaskakująco dużo deweloperów, wydaje im się, że nie wiem, uczyli się 10 lat programowania, a wydaje im się, że Photoshopa nauczył się w 5 minut, tak? Okazuje się, klepie takie różowe przyciski, tak, żółte. Co więcej, nie zdają sobie sprawy z tego, że to fatalnie wygląda, tak? Tylko po prostu robią coś, co fatalnie wygląda, im się wydaje, że to jest ładne, ale oni po prostu nie mają kompetencji, żeby to ocenić. Okay. Więc jeśli się zrobi dobry produkt, który trafia w dobrą niszę i no, się fajnie wygląda, sensownie jakoś działa, no to można dojść do takich profitów, że można się jakoś utrzymać, można mieć całkiem przyzwoite utrzymanie, bym powiedział. A twoim celem jest co? No, założyłeś firmę, czy też bardziej masz domenę, utrzymujesz się z tego, robisz tę aplikację. Co byś chciał zrobić w najbliższej przyszłości? Aha. W moim przypadku to jest tak, że w tej chwili jestem już właśnie w tym etapie po półtora roku, gdzie... Czyli zarabiasz te 2-5 tysięcy mniej więcej. No jakoś tak, coś koło tego. Teraz święta były bardzo dobre, bo zrobiłem aplikację do samych celów noworocznych, więc widziałeś zresztą. Tak, tak. Skok, to było, jest po nowym roku, po później. Tak, już poszło w dół. W każdym razie moim celem, póki co, było po prostu dojść do poziomu break-even, czyli poziomu, na którym jestem w stanie się utrzymać, nie muszę się martwić o to, za co przeżyję do pierwszego, tak? I to już jest, czy będzie? Od września, czyli po 14 miesiącach od rozpoczęcia, od jakby pierwszej aplikacji, w końcu mogę powiedzieć, że już wyszedłem na zero, także już nie muszę się martwić o przetrwanie i jakby nie schodzę dalej pod kreskę. No to gratulacje. No, więc to jest jakby ważny element. Jaki jest cel drugi? Teraz drugi cel dla mnie. Cały czas chodzą mi po głowie te, chciałbym zrobić coś wielkiego, więc teraz jakby kolejny cel to jest... Coś wielkiego, odkryć lek na raka, coś w tym stylu. W tej chwili to, co planuję zrobić, to bazując na tym jakimś doświadczeniu, które mam z marketingu, tutaj też przy okazji powiem, że to akurat nie tylko moja zasługa, ale też są inni ludzie, z którymi współpracuję, którzy bardzo mi pomogli przy tym, więc to nie jest tak, że jestem jakimś guru marketingu, który po prostu najlepiej to wszystko zna, ale mam jakieś doświadczenie w tym marketingu. Chciałbym to w jakiś sposób zmonetyzować. Myślę o kilku narzędziach, których naprawdę brakuje wielu deweloperom, które można by skonstruować, żeby ci deweloperzy byli w stanie lepiej się promować w sklepie Apple. I to jest taki jeden z projektów, który bardzo dobry pomysł. Mi osobiście bardzo się podoba. Sam korzystam około 5 różnych apek płatnych, które żongluję nimi, bo jednak zdajesz sobie sprawę, tu sprawdzam coś innego, ale nie ma takiej jednej, która by dała mi poczucie, że nie wiesz, Google Analytics jest na przykład czymś, co bada mi strony internetowe czy sklep, to mi coś takiego brakuje, jeżeli chodzi o App Store. To są bardzo rozproszone kompetencje, które musisz tam, wiesz, instalować i tak dalej. Nawet nie chodzi mi nawet o spinanie wielu kompetencji do jednego, bo też boję się zawsze takich biznesów, które polegają na tym, że okej, my będziemy lepsi od wszystkich innych, bo my zrobimy to, co wszyscy inni. I w ciemności związać krainie mordy, gdzie zaległy cienie. Dokładnie, więc nie chcę tego robić, ale jest kilka rzeczy, których w ogóle jeszcze o dziwo nikt nie ruszył. To jest na przykład SEO w App Store. Serio? Tym się jeszcze nie zajmę poważnie? Znalazłem jeden produkt, który pomaga firmom w prowadzeniu dobrego SEO w App Store. Aż niewiarygodny. Dla mnie to jest niewiarygodne, więc może ktoś mi uświadomi w końcu, że istnieje coś takiego, ale to jest niesamowite, że większość deweloperów nie wie, jak robić dobre SEO, a to potrafi być podstawa. W tej chwili to jest jakby podstawa mojego biznesu, to jest właśnie marketing przy pomocy SEO. Jest kilka parę innych rzeczy jeszcze, które sądzę, że mogłyby być zrobione dużo lepiej. Aha. I to planuję w najbliższym czasie robić, przy współpracy też z innymi osobami. Drugi temat, który też związany jest trochę z tym, czego się nauczyłem w tej chwili, to jest taki, że jest dużo ludzi, którzy wypuścili aplikację do App Store'a i odkryli, że marketing to nie jest taka prosta sprawa i się poddali. Mhm. Jest trochę takich aplikacji, które krążą po tym App Store'ze i... Chciały się troszeczkę tak polepszyć, ulepszyć. Tak. I ja widziałem z tego profit. Dokładnie. Jakby... Czyli taki drugi obieg aplikacji. Taki drugi obieg aplikacji trochę, tak? Nie wiem jeszcze, na ile mi to wyjdzie, na ile to będzie atrakcyjne, na ile to jest ciekawe, tak? Bo tutaj właśnie byłem takim sprzedawcą używanych samochodów trochę. Którzy całkiem sobie z tego nieźle żyją, no daj spokój. No właśnie, więc... Nie, to biznesem. Więc myślę też...
to jest też taki temat, który w tej chwili rozważam. No i trzecia jakby ścieżka to są te rozwijanie dalej tych aplikacji, które w tej chwili mam. Szczególnie ta aplikacja do ustalania celów życiowych, takie motywacyjne aplikacje, które w tej chwili przygotowałem. Tam już mam jakąś fajną bazę użytkowników, którzy co chwilę dają mi jakiś feedback, do których mam maile, do których mogę się odzywać. I to aż się prosi, żeby coś na tej bazie zbudować, tak? Bo jak dobrze wiesz, jako przedsiębiorca to jest jakby, masz kilka takich rzeczy, jak dawniej ludzie, nie wiem, kopali w kopalniach i wydobywali to złoto, to tak teraz oni nie wydobywają do końca złota, ale wydobywają, nie wiem, użytkowników ich aplikacji, których potem mogą jeszcze sprzedać im dodatkowe produkty, tak? Wydobywają jakąś wiedzę, którą potem mogą wykorzystywać, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz trochę tych rzeczy już wykopałem przez te półtora roku i teraz szukam metody, żeby właśnie na nich zarobić, tak. Tomku, życzę Ci tego z całego serca, ponieważ wiem, że jesteś człowiekiem, który faktycznie wkłada wiele, wiele serca w to, co robi, w związku z tym głupio by było, żeby akurat Tobie nie wyszło, kiedy innym wychodzi, a w ogóle tego serca nie wkładają. W związku z tym bardziej mam nadzieję, że Tomek stanie się beneficjentem swoich pomysłów. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tomkowi i do zobaczenia.